Wasza Wysokopoważność, Szanowni Panie i Panowie, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen, Szanowni Państwo. It is with great pleasure that I recognize so many allies, friends and partners and compatriots at this reception celebrating Constitution of May 3rd and the Union of Lublin. To jest bardzo radosny dzień, bo możemy świętować razem z naszymi litewskimi sojusznikami święto Konstytucji 3 maja i rocznicę 450-lecie Unii Lubelskiej. Cieszymy się podwójnie, bo to nie jest nie tylko polsko-litewskie święto, to jest też święto dziedzictwa ukraińskiego. Ukraińskie elity również tworzyły tyle set lat temu pierwszy projekt integracyjny europejski i dzisiaj Ukraina wraca do Zjednoczonej Europy i mamy nadzieję na nową Unię, nową wspólnotę, nowe dziedzictwo razem z ukraińskimi braćmi i liczymy na to, że Europa powróci do idei zjednoczenia i współpracy pomimo konfliktów, pomimo kontrowersji, których jesteśmy na świecie świadkami.